Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was bardzo serdecznie, kochani telewidzowie, na początku sierpnia, czyli w samym środku, w samym centrum wakacji, gdy pogoda jest taka piękna, tak słoneczna i upalna. Przychodzą w dzisiejszej Ewangelii do Pana Jezusa ludzie złaknieni, głodni, pragną nasycić żołądek chlebem, pokarmem. Jest to dla Pana Jezusa okazja, by wskazać, że tak naprawdę człowiek ma nie tylko ten głód fizyczny, ale jest jeszcze inny głód, głód metafizyki, czegoś największego, absolutnego, a co jest jedynie dać Chrystus w stanie. Czyli Pan Jezus tak naprawdę jest odpowiedzią na najgłębsze pragnienie człowieka, na te głody, których sprawy materialne zaspokoić nie mogą. I owszem, należy zadbać o ciało, gdyż jeżeli nie nakarmimy się i nie napoimy w wystarczającym stopniu, to możemy umrzeć i nici wtedy z podążania za Panem Jezusem, ścieżkami Ewangelii, kiedy no po prostu paliwa fizycznego zabraknie i to ciało nie podąży za Chrystusem, bo będzie słabe. Natomiast jest jeszcze drugi rodzaj głodu, nie mniej ważny, bardzo przejmujący, przenikający na wskroś naturę ludzką. Jest to właśnie pragnienie nasycenia się kimś przez duże K, czyli Chrystusem. I Pan Jezus mówi w dzisiejszej Ewangelii, ktokolwiek do mnie przychodzi, łaknął nie będzie. To On jest chlebem na życie wieczne. Stąd rozważ, czy po zaspokojeniu materialnych spraw jesteś ubrany, najedzony, masz gdzie mieszkać, w miarę bezpiecznie, komfortowo zapewne. Czy rozpoznajesz w sobie ten głód prawdziwy, ten Chrystusa głód? Najgorszym chyba stadium chorobowym są ludzie, którzy będąc głodni i spragnieni nie odczuwają tych potrzeb. Wtedy naprawdę mogą się zabiedzić na śmierć. Stąd, jeżeli człowiek ma potrzebę Boga nieuświadomioną i żyje bez Niego, to są stany najpoważniejsze. To są najgorsze raki duchowe. Kiedy człowiek w sposób ma to pragnienie w sobie, a on nie odczuwa potrzeby. Wydaje mu się, że jest wszystko dobrze, podczas gdy jest źle. Czy odczuwasz w sobie pragnienie Boga? To dobrze. I je zaspokajasz często, choćby co niedzielną mszą świętą i komunią świętą, czy też te sprawy są lekceważone, uznawane za niepotrzebne, czy też nawet nie odczuwa ktoś łaknienia duchowego. Zaprawdę, stan ten jest alarmujący, nie powiem, że katastrofalny, chociaż tak naprawdę to jest druzgocąca diagnoza dla kogoś, kto nie odczuwa palącego pragnienia Boga. Stan jest to bardzo ciężki. Zakładam jednak, że jeżeli spotykamy się razem co tydzień i karmimy się Słowem, to dobrze, że masz w sobie to pragnienie i że je zaspokajasz. A sposobami zaspokajania tych głodów to może przy innej okazji się zastanowimy. Tymczasem do zobaczenia za tydzień i życzę pięknych, wesołych, pogodnych i słonecznych wakacji. Szczęść Boże! I know.